Wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Bóg posłał swojego syna, który narodził się z kobiety. List do Galacjan, 4:4. Zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon. Ewangelia według Mateusza 2:11. Dziecko i jego matka. Dziecko Jezus urodziło się w Betlejem. Niektórzy magowie ze wschodu, świadomi jego narodzin, dzięki obecności gwiazdy przyszli oddać pokłon królowi żydowskiemu. Król Herod usłyszał o nim i chciał go z zazdrości zabić, ale Bóg poinstruował Józefa, jak zachować bezpieczeństwo dziecka i jego matki. To wzruszające wyrażenie jest powtarzane, występuje 5 razy w tym rozdziale, podkreślając fakt, że małe dziecko potrzebuje swojej matki i że Bóg nie chciałby ich rozdzielić. Bo dziecko jest zależne od matki we wszystkich swoich potrzebach, a ona karmi go i troszczy się o niego czule. Psalm 22 odsłania proroczo uczucia tego nowonarodzonego dziecka, które jest karmione piersią matki. Zwraca się ono do Boga, mówiąc: to ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na ciebie byłem zdany od narodzenia. Na ciebie byłem zdany od urodzenia, od narodzenia. Od łona matki ty jesteś moim Bogiem. Psalm 22 od 9 do 10 wersetu. Może zamiast kombinować z pamięci, po prostu przeczytam. To ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na ciebie byłem zdany od narodzenia, od łona matki ty jesteś moim Bogiem. Psalm 22, wersety od 9 do 10. To pokorne dziecko, zrodzone z kobiety, jak my wszyscy, jest równocześnie Synem Najwyższego, Synem Bożym, bo tak mówi nam Łukasza Ewangelia, 1 rozdział, 32 i 35 werset. Ten narodzony na nowo, ten nowo urodzony niemowlak, ten nowo urodzony niemowlak to nikt inny jak Stwórca Wszechświata. I chociaż został złożony w żłóbku, kontrolował gwiazdy, galaktyki, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, bo tak świadczy nam list do Hebrajczyków, 1 rozdział, 3 werset. Pan Jezus Chrystus stworzył wszystkie rzeczy swoją inteligencją, a przez Jego władzę są one utrzymywane. To niezrównane uniżenie się naszego Stwórcy, widoczne w Jego narodzinach, w skromnej kołysce w Betlejem, jest tajemnicą pobożności. Naprawdę wielka jest to tajemnica. Wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Bóg posłał swojego syna, który narodził się z kobiety. List do Galacjan 4:4. Zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon. Ewangelia według Mateusza 2:11.